Arkadiusz Żabka, witam w Radio 90. Czas na poranną rozmowę. Naszym gościem jest burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam państwa. Panie burmistrzu, był pan już na nartach w ostatnich dniach, bo 5 stacji narciarskich czynnych w Wiśle? No nie, niestety nie, nie byłem, ale to nie, no nie było możliwości w tym okresie, bardzo gorący czas podatkowy, zwolnień podatkowych, no nie było możliwości. Nie było tej możliwości, ale wielu skorzystało z tej możliwości, jak otworzyła się przed narciarzami od 1 lutego. Można wziąć udział w tak zwanym kursie sportowym bądź szkoleniach. I od tego 1 lutego mamy do czynienia z największym w regionie buntem restauratorów, właścicieli kwater i pensjonatów. One się otworzyły, mówiąc krótko. Pan wie, jaka to jest skala dzisiaj? Trudno mi jest to określić, bo de facto o takich oficjalnych otwarciach jakichś restauracji, hoteli, nie wiem, nie mam takiej informacji. Wyciągi właśnie działają na tej podstawie, o której pan wspomniał, więc rozumiem, że to nie traktujemy jako bunt, tylko jako działanie w ramach przepisów prawa. Przynajmniej tak to odczytuję po 2 czy 3 wizytach sanepidu, czy też policji na tych obiektach, gdzie były spisane notatki i zostaje przyjęta argumentacja, więc trudno mi się na ten temat jest wypowiedzieć. Powiedzieć w pełni i tak rzetelnie naprawdę. Czyli kontrole sanepidu i policji były w stacjach narciarskich, tak? Tak. Czy mamy jakieś wnioski po kontrole? Dotarły do burmistrza? Nie. Zresztą nigdy nie docierają do nas, do samorządowców. Są to jednostki kontrolne zupełnie niezależne od jednostek samorządowych, a więc tutaj nie ma żadnego tego powiązania. Według pana wiedzy otrzymały te stacje mandaty karne? Z tego co wiem, nie. Absolutnie nie. To są stacje narciarskie, ale obok mamy kwatery, obok mamy pensjonaty, które także powiedziały, że będą się otwierać. Dzisiaj mówi pan, że nie wie, jaka to jest skala, ale to podziemie działa. Miałem okazję być w styczniu, początkiem stycznia w Zakopanem. Wczoraj słuchałem wypowiedzi burmistrza Karpacza. Jasno z tego wynika, że po prostu to podziemie działa i to jest rzeczą oczywistą. To wszyscy widzą. Zresztą widać, że przyjeżdżając na dworzec PKP, to już kiedyś tam wspominałem, ludzie wysiadają z walizkami, więc jadą do cioci, rozumiem, przysłowiowej. Ludzie korzystają, ludzie gdzieś tam działają, pierwsze linie są pozamykane, wygaszone, drugie gdzieś tam w taki sposób prywatny, zupełnie nieoficjalny, pewnie działają, no pewnie to tak funkcjonuje. Tutaj tego chyba nikt nie kryje, bo rzeczywiście tak jest. W jaki sposób dzisiaj można znaleźć taki nocleg? Tego panu nie powiem, panie redaktorze, nie próbowałem. Do pana nikt nie dzwonił z rodziny? Nie. Zresztą mam na tyle zajęć, że nawet nie planowałem jakiegokolwiek wyjazdu, urlopu, pobytu gdziekolwiek. No w Wiśle mam to szczęście, że mieszkam, więc nie trzeba kombinować, nie trzeba myśleć. No właśnie użył pan słowa kombinować, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj, to chyba powiedział jeden z przedsiębiorców z Wisły, dzisiaj trzeba kombinować, jak pracować, podczas gdy kiedyś kombinowaliśmy, jak nie pracować. No to rzeczywiście dosadne słowa, ale trochę obrazujące rzeczywiście w tej chwili sytuację przedsiębiorców w tej sytuacji pandemii i rzeczywiście kombinują, co zrobić, żeby móc pracować, a więc widziałem, rozmawiając z nimi początkiem stycznia na spotkaniu, jak bardzo mocno analizują różnego rodzaju aspekty prawne, bo ci, którzy podjęli tą decyzję, podjęli o otwarciu ewentualnie, to podjęli ją naprawdę bardzo mocno, chyba przemyślaną, tak to rozumiem, bo naprawdę spotkań z prawnikami, z kancelariami, różnego rodzaju zagrożenia. Więcej zwracano uwagę nawet na te zagrożenia wynikające z otwarcia ewentualnie niż jakiekolwiek korzyści, plusy, więc rozumiem, że tutaj każdy podejmował decyzję w tym zakresie bardzo przemyślaną. O to zresztą też zawsze prosiłem, bo uważam, że niedobrze się stało, że zostały te działalności otwarte. Oczywiście z drugiej strony, jako mieszkaniec Wisły, rozumiem, bo wiem, z czym się to wiąże i wiem, z jakimi problemami się borykają ludzie, mieszkańcy. No ale to często były decyzje, czy są decyzje powodowane takim już aktem desperacji. Czyli nie popiera pan, rozumiem, działań przedsiębiorców?
Nie, no oczywiście, że nie. No, no wiadomo, jaką mamy sytuację, wiadomo, jaka jest sytuacja zdrowotna, wiele obaw wśród nas wszystkich. Jednak powinniśmy się wstrzymać. Tak jak już wcześniej powiedziałem, z drugiej strony to też jest walka o życie. To o życie często takie niezrujnowane pod względem ekonomicznym do końca życia, często młodych ludzi również. Także byłbym ostatnią osobą, która by to mogła oceniać w jakikolwiek sposób. Tak, ale pan będzie musiał decydować, czy przyznać pomoc dla tych, którzy właśnie łamią obostrzenia, którzy działają mimo zakazu, do nich trafią pieniądze z tarczy? Panie redaktorze, my na pewno będziemy zbierali oświadczenia i rozumiem, że w momencie, kiedy były przeprowadzane kontrole w niektórych, zwłaszcza w ośrodkach narciarskich, no to rozumiem, że one działały zgodnie z przepisami prawa, więc takiej wiadomości o złamaniu tego prawa na ten moment nie mam. Oczywiście ci, którzy przekroczenie granic prawa wykonali, czy złamali to prawo, no to nie będą mogli oczywiście z rzeczy samej liczyć na tą pomoc starczy. Ona oczywiście w naszym przypadku jest tak naprawdę niewielka, bo to dotyczy podatku od nieruchomości. W całym tym przedsięwzięciu biznesowym zdaję sobie z tego sprawę, że to jest tylko ułamek procenta kosztów działania przedsiębiorstwa, bo jednak mimo wszystko główne koszty to ZUS-y, wynagrodzenia, energia, a zwłaszcza w przypadku wyciągów. To powiedzmy o pomocy dla przedsiębiorców, jaką mogą oni otrzymać od samorządu. Co Wisła dla nich zrobiła? My zwolniliśmy teraz w pierwszym kwartale wszystkie działalności, wszystkie nieruchomości związane z działalnością gospodarczą z podatku od nieruchomości za pierwszy kwartał. I to każdy prowadzący działalność gospodarczą na to może liczyć. Nikt czy żadna z inna miejscowość wokół nas no, tak daleko nie poszła, ale doszliśmy do wniosku, że w zasadzie wszystkie działalności u nas są krojone pod turystykę. Jest więcej sklepów, bo są krojone pod ilość naszych gości, tych, którzy mieszkają, zamieszkują i tych, którzy przyjeżdżają na jednodniowy pobyt. A więc idziemy w tym kierunku. Oczywiście koncesja alkoholowa wydłużona na ten moment do chyba końca maja, z tego co wiem. I tyle na ten moment chcemy zaproponować, no bo też takie mamy możliwości budżetowe. My musimy. No właśnie, bo ta pandemia przyniosła ogromne straty dla samorządu. Ten krok jakby jeszcze bardziej pogłębia ten kryzys finansowy. Czy dzisiaj jest pan w stanie powiedzieć, o ile te finanse miasta Wisły są mniejsze? Nie, no bo to będzie wszystko wynikało z tego, czy na przykład w lutym, czy połową lutego ruszą hotele i będziemy mieli wpływ na przykład z opłaty miejscowej. Na ten moment to mam na pewno już za styczeń z samej opłaty miejscowej około 100-150 tysięcy złotych mniej. No mamy prawie, że połowę lutego, no bo to załóżmy, że zanim to wszystko ruszy, no to mamy kolejne 50 tysięcy mniej, czyli około 200 tysięcy z samej opłaty miejscowej. Do tego opłaty targowe, które rząd zwolnił w tym zakresie. Mam nadzieję, że rzeczywiście będą rekompensowane w stosunku, czy w porównaniu do roku 19, bo 20 no to było w zasadzie bez tych opłat, więc tego wpływu nie było. Ale to są kolejne jak gdyby uszczuplenia, których nie pokazujemy na ten moment w budżecie i te wpływy bieżące, oczywiście też zaległości podatkowe od podatku nieruchomości z ubiegłego roku i pewnie będą narastały być może od marca, czyli od tego drugiego kwartału, potem jak już tych zwolnień nie będzie mogło być, bo my oczywiście możemy te działania opierać tylko i wyłącznie na ustawie, na to, na co zezwala nam ustawodawca, a więc w zasadzie zwolnienia z podatku od nieruchomości i 3 miesiące na ten temat, na ten moment. I tu rozumiem, wszyscy czekają z niecierpliwością na to, co wydarzy się w Warszawie. Czy dzisiaj być może padnie ta data 15 lutego jako ten dzień, kiedy zostanie odmrożona na przykład część branży hotelarskiej czy gastronomicznej? Rozumiem, że na to liczycie. No tak, wydaje nam się, jestem przekonany, że jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo gości właśnie w jakimś reżimie sanitarnym. Powiedział w porannej rozmowie Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. Dziękuję panie burmistrzu za poranną rozmowę, dziękuję za spotkanie.